Witam ponownie. Nazywam się Arkadiusz. To jest Pillars of Eternity. Znajdujemy się teraz przed warownią Lorda Readriga, który poległ z naszej ręki naturalnie. I jego miejsce przejął jego, jak się okazało, kuzyn Kolsk, który zobaczymy, jak będzie prowadził teraz tutaj politykę i czy będzie coś starał się zmienić odnośnie klątwy. Klątwy, jeżeli można tak powiedzieć, różno zrodzonych. W takim bądź danym razie, co my tu mamy? Jak ta mapa w ogóle się przedstawia? Rozumiem, czyli tutaj nas jeszcze nie było. Może dobrze, że nie wchodziliśmy, że tak powiem, od frontu, bo tutaj faktycznie, kurczę, tych łebków jest troszku. Stanie wypełnia woń odchodów nietoperzy. Dobra. Znajdujemy również ryży. To gdzie nas zaprowadzi? Na niższy poziom murów. Zastanawiam się, kurczę, gdzie jest ten cały skarbiec tego Lorda Readriga. Czy my w ogóle mogliśmy coś z niego zabrać? Przynajmniej taką dostaliśmy informację. Beczkę wypełnia deszczówka i wijące się drobne larwy. Tu mamy kolejne rzeczy, ale one się znajdują na murze. Myślę, że na razie nie musimy się tam udawać. Wyjdziemy sobie głównym wejściem, ewentualnie wyjściem. No dobra, i tutaj mamy dwóch jakichś żołnierzy. Czy oni coś nam powiedzą ciekawego? Mają imiona, to ważne. A więc sądzisz, że Kolsk będzie bardziej wyrozumiały? Wypełniamy nasz obowiązek, bez względu na to, kto zasiada na tronie. Okej, okay, czyli strażnicy po prostu jacyś. Jak wygląda sytuacja w warowni? Tysięcy mamy golda, całkiem sporo. Pozostało 1 dzień i 5 godzin, aby wybudować zachodni barbakan. Dziedziniec. No będziemy sobie po kolei to wszystko budować. Tutaj widzę, są jeszcze wymagania przedstawione, że pewne rzeczy wymagają innych pewnych rzeczy. Wymaga dziedziniec, wymaga i tak dalej, leśne szlaki, gajówka. Kurczę, jest tych rzeczy do wybudowania w tym Kaednua całkiem sporo. Może w międzyczasie zajęlibyśmy się, skoro już tutaj jesteśmy, nauką czarów Grimoire Maervelda. No właśnie. On nie jest magiem. Magiem za to jest Aloth. Nauczmy go kilku przydatnych czarów. Znaleźliśmy tych grimoarów, kurczę, 4. Jak tutaj przedstawia się sytuacyjnie, kurczę, nauka takiego czaru? Na przykład chciałbym się nauczyć czegoś takiego jak ognista kula. Tworzy płonącą kulę lawy, która wybucha we wskazanym miejscu, powodując poparzenia u wszystkich. 300 sztuk miedzi. Potwierdź. Nowe zaklęcie. Pamiętaj, że zaklęcia używane przez magów muszą zostać dodane do grimoaru, zanim będzie można z nich skorzystać. No dobra. Nauczmy go wszystkiego tak naprawdę, kurczę. Niech ma. No to jest dopiero jeden z pierwszych grimoarów, które mamy. Ciekaw jestem, czy on będzie tego używał w czasie walk, tak naprawdę, jeżeli ma ustawioną tą... Co ma ustawione? Ma ustawione ten cały AI swoje śmieszne. Grimoire Maervelda, będą mu to oddać, chciałem powiedzieć. No chyba niekoniecznie. Chyba niekoniecznie. Nauczmy go wszystkich tych czarów, niech ma. Dobra. Kolejny grimoar. Tych sporów też... Sporów, tych czarów też tu jest całkiem dużo tak naprawdę. Chyże stopy. Dobra. I pozostaje nam ostatni. Księga Zaklęciomistrza niejaka. Tutaj oczywiście również trzy czary, które Aloth będzie znał na pamięć. Teraz warto byłoby przyjrzeć się... Te grimoary oczywiście można wrzucić do naszej magicznej, niekończącej się skrzyni. Ja zrobiłem trochę porządku w międzyczasie, ale to drobiazg. Nic nie zmieniałem, oprócz tego, że wrzuciłem wszystko do tej właśnie skrzyneczki. Chciałbym przyjrzeć się teraz czarom, jakie są zapamiętane przez Alotha. Koczan jest mocno obity z tego, co widzę. I teraz tak, jaki ten tutaj grimoar, jak ci się to wszystko przedstawia? No faktycznie jest tych, kurczę, czarów trochę. Co byśmy mogli sobie teraz użyć? Na przykład
Wypełnia maga energią witalną, tymczasowo zwiększając jego maksymalne zdrowie i wytrzymałość. Okej. Nekrotyczna lanca. Tworzy lancę śmiercionośnej energii. Gęsta mgła wpływa na umysły przeciwników w obszarze działania, otępiając ich zmysły. To wydaje się być spoko. Niech będzie. Okej, no i tutaj mamy tą ognistą kulę, tylko z poziomu trzeciego. No to niech sobie będzie również. I nic więcej nie możemy się nauczyć. Przejdźmy sobie teraz w takim razie do... Niezłomnego. Chciałbym zobaczyć, kurczę, u niego, jak sytuacje wyglądają. Możemy oczywiście z nim porozmawiać, jednak nie chcemy. On niestety, kurczę, umie te swoje czary, że tak powiem, wszystkie. Nie trzeba się ich uczyć. Swoją drogą, co my mamy w ogóle zrobić? Posłaniec z pałacu Duke'a w Zatoce Buntu przybył do Kaednua. Porozmawiaj z posłańcem wielkiej sali w Kaednua. Posłaniec z pałacu Duke'a czeka na ciebie w wielkiej sali Kaednua. No dobra. Przeprowadź Edena na rozmowę z Maervelda. No to już jest za nami. Odnaleźliśmy Maervelda, ale nie był w stanie odpowiedzieć na żadne pytania. Eder będzie musiał zdecydować, co dalej z tym zrobić. Okej. Poznaj bliżej Niezłomnego. Niezłomny wyjawił mi, że był jednym z budowniczych bomby Boski Młot. Mam pewność, że coś nadal ukrywa i nie powiedział mi wszystkiego. Przynajmniej jeszcze nie. Okej. Znajdź ruiny pod Kaednua. Musimy sami sobie z tym poradzić, gdyż Maervelt nic nie chciał powiedzieć. Zbadaj bezkresne ścieżki. Jeśli mam zamiar osiedlić się w tej warowni, najprawdopodobniej będę musiał stoczyć walkę z władcą podziemi. Krzesło nakłoniło mnie do zejścia w bezkresne ścieżki i odnalezienie wroga, by Kaednua mogła w końcu zaznać spokoju. Okej. Tutaj zadanie związane z pierścionkiem Kaenry Purniskowi. Czyli tutaj ta awantura, która miała miejsce. Spotkaliśmy tą niewiastę w Gęsi Lis w tej karczmie. Ona oczywiście chce mu oddać ten pierścień i udać się do urwiska widzianego w wizji. To znowu jest związane z zadanie z Sagani, która poszukuje tego całego Persoka, biega za nim, cieka, chociaż tak naprawdę nie wie, czego szuka. Odbuduj wschodni Barbakan, mamy zrobione. Porozmawiaj z zarządczyną w Kaednua, mamy zrobione. Udaj się do świątyni Wojediki. No tak, to pamiętam, mamy to zrobić. No dobra, w takim razie na początek może udajmy się do Kaednua i porozmawiajmy z tym gościem, który tam się pojawił. Który tak naprawdę nie wiadomo, co wniesie. Za chwilę będziemy to wszystko wiedzieć. Ja już nie pamiętam, tam chyba jest sprawa właśnie związana bezpośrednio z tą warownią, że ktoś się zaraz za nią będzie, że tak powiem, ubiegał i będzie chciał nas wyrzucić z niej. Ale czy dobrze pamiętam? Nie pamiętam, czy dobrze pamiętam. Dobrze, nauczyliśmy się kilku czarów. Okej, witamy w domu. Przyspieszmy sobie czas. To i tak jeszcze wszystko wygląda, kurczę, nie za dobrze. Zapuszczone jest, ale jesteśmy pomału w trakcie, że tak powiem, modernizacji i rozbudowy. Rozumiem, że ten klient czeka tutaj przy krześle na nas. Tutaj oczywiście informacja o możliwości zmiany szyku, kiedy twoja drużyna urośnie w siłę. To mi się podoba, to naprawdę jest takie optymistyczne stwierdzenie. No i dobra, tutaj jak widać faktycznie trochę się wszystko, że tak powiem, ładnie, kurczę, teraz to wygląda. Mamy tu klienta. Zróbmy sobie normalny czas. I trafiamy na niejakiego gońca pałacowego. Witaj, milordzie. Mam pilną wiadomość od kanclerza Varina z Zatoki Buntu. Poprosił mnie o spotkanie przy pierwszej sposobności w pałacu Duke'a. Znaczy właściwie poprosił ciebie o to spotkanie. Milordzie. Podoba mi się, mów tak do mnie jeszcze. Ród Gadgbinów podważył twoje roszczenie odnośnie Kaednua. Earl Bademar wydał w tej sprawie rozporządzenie, ale ty i Lord Gadgbin musicie być obecni przy odczytaniu. Ta. No dobra, w sumie to gońcu pałacowy, opowiedz mi o tym Lordzie Gadgbinie tak naprawdę. Zdaje się, że pochodzi ze starego aedryjskiego rodu. Rozpoczyna goniec pałacowy, po czym rozgląda się po wielkiej sali. Poprzedni włodarz tej warowni,
odległy krewny lorda Gadgbina, sprzymierzył się z przegraną stroną podczas wielkiego buntu. Dobra, my też jesteśmy za Edyru, chciałem zauważyć. Ale gońcu pałacowy, kim jest kanclerz Varin? To sądowy arbiter Earla Badmera z chwytu, okej. Okay. Caednua należy do mnie. Ród Gabinów uważa inaczej. Twoje roszczenie, panie, nie jest oparte na dziedziczeniu, więc niezbędne jest oficjalne rozporządzenie, by zamknąć sprawę. No dobra, spoko, kumam. Powiedz do mnie jeszcze raz, milordzie. Połechtaj mojego. W takim razie pójdę z nim porozmawiać. Przekaż mu tą informację, gońcu pałacowy. Kanclerz będzie cię oczekiwać w archiwum pałacu Duke'a w Zarzewiu. Posłaniec kłania się i odchodzi. No dobra, czyli zaktualizowało nam się kolejne zadanie. Wezwanie do sądu, jak ładnie to się nazywa. Czy możemy jeszcze porozmawiać sobie na przykład kurczę z krzesłem? Czy coś ciekawego nam powie? It is good to see you here. I can feel a change in the air already. There is much to do. Is there anything I can do to help? No nie, w sumie to nie jesteś w stanie mi za dużo pomóc, bo z tego co wiem, wszystko jestem w stanie obserwować i monitorować na bieżąco dzięki twojej wspaniałomyślności. Kurczę, ja chciałbym generalnie tutaj również udać się na dół i zorientować się, jak wygląda sytuacja w tych podziemiach. Czy ja mogę je teraz tam w ogóle w jakiś sposób otworzyć? To przejście, które jest zablokowane taką magiczną barierą. No tutaj rozumiem, nie ma nic, tak? Na razie mamy tutaj konkretny burdel. Ale spokojnie, spokojnie. Wszystko się z czasem pomału będzie ogarniać. Tak, pamiętam, że tą barierę można było w jakiś sposób ominąć czy zdjąć. Ale kurczę, jak to się robiło? Nie pamiętam. Będziemy musieli również wypocząć i zrobić jakieś zapasy. Chyba, że to już jest zdjęta ta bariera. A, okej. Okay. No dobra. Oto jesteśmy. Pomyśleć, jak już blisko. Tuż pod nogami rozpościerają się bezkresne ścieżki zbudowane przez Odnue, wielkiego engwitańskiego króla. Zaczyna Kana, po czym przerywa. Oczywiście tu na górze wszystko jest pochodzenia aedrskiego, ale głębiej znajdziemy prawdziwą historię. Wspaniale byłoby odnaleźć grobowiec wielkiego króla, ale szukam raczej jednego z jego sług, Gabranossa, potężnego maga i wielkiego uczonego. Kustosza wiedzy, jakim ja chciałbym być. Gabranos był w posiadaniu Tanwi Ortoha, czy też jej wcześniejszej wersji. W ruinach obok imienia Gabranossa widziałem fragmenty tych samych symboli i wierszy, które znamy z Rauataj. Musiał bardzo cenić sobie te słowa, a może nawet sam je napisał. Dobra, ale Kana, weno mi powiedz, dlaczego ta księga jest dla ciebie taka ważna? Rauataj czekają trudne czasy. Kiedyś byliśmy zjednoczonym ludem, ale to się zmienia. A w sercu wszystkiego jest Tanwi Oratoha. Niektórzy uważają, że nie trzymamy się instrukcji w niej zawartych, że staliśmy się słabi. Porzuciliśmy podboje, a nasze tradycje skalane zostały przez cudzoziemców. Że musimy powrócić do dawnych tradycji, jeśli chcemy, by inni czuli przed nami respekt. Moi bracia tak uważają, ale nie musimy się izolować, bo... A właściwie by Rautaj rosło w siłę. Wiemy, że pięść kryje w sobie głębsze znaczenie. Nie stworzono jej z piasku i wody przed 1000 lat, tylko przywieźli ją do nas Engwitanie. Lud, który znał wartość sojuszy i podzielił się z nami wiedzą. Dzięki tej właśnie wiedzy powstała dzisiejsza Rauataj. Jeśli znajdę oryginał, mogę udowodnić, że pieśń jest znacznie starsza niż sądziliśmy, że Engwitanie dążyli do pokoju i wymiany wiedzy. Jeśli pójdziemy ich śladem, możemy stworzyć królestwo równie wspaniałe i trwałe jak ich. No niewątpliwie jest to bardzo szlachetny cel. I w dodatku podniosły, wiem. Szczerzy zęby w uśmiechu Kana. Cieszę się, że tak uważasz. Sądzę, że to lepszy kierunek dla Rauataj. Jesteśmy społeczeństwem wielorasowym i zawsze byliśmy zjednoczeni.
Sądzę, że pisane nam jest osiągnąć wielkość. No dobra. Chyba wydaje mi się, że bardzo podziwiasz tego Gabranosa całego. Powiadają, że panował nad żywiołami. Podnieca się Kana, po czym odkasuje. Ale bardziej interesują mnie jego zapiski. Był płodnym pisarzem. Nie zdołałem przetłumaczyć wszystkiego, ale wystarczająco wiele, by zrozumieć, że bardzo dużo podróżował. Gdybyśmy tak mogli go spotkać, jaką wiedzę mógłby mi przekazać i podzielić się z nami, ale możemy podążać za jego przykładem i starać się nauczyć czegoś od sąsiadów. To nas ubogaci. No dobra. No to w sumie faktycznie, rzeczywiście wydaje się być godny podziwu. Zabrzmi to arogancko po tym, jak go wychowałem, ale wychwalałem. Czytając jego tekst, czułem się, jakbym patrzył w lustro na dawną wersję samego siebie. Kana śmieje się. Głupoty, prawda? W każdym razie ja nie panuję nad żywiołami. No dobra, w takim razie zacznijmy te poszukiwania. Jeśli moje źródła mówią prawdę, Gabranos wziął tekst ze sobą i prawdopodobnie znajdziemy go w bibliotece, a może w grobowcu. Jedno albo drugie. Do roboty. Czyli kolejna aktualizacja dziennika za nami. Oczywiście udamy się tam. No a ten jedno pięterko powinno nam się udać zwiedzić. Wypocznijmy sobie. Ukończono budowlę. W takim razie przejdźmy dalej. Co bym chciał sobie wybudować następne? Przydałoby nam się coś, co, że tak to określę. No właśnie, możemy sobie wybudować lochy, możemy wybudować koszary, ale interesowaliby mnie jacyś kupcy. I wybudujemy sobie kramy kupieckie, które umożliwią kupcowi sprzedaż dóbr wszelakich w twojej wielkiej sali. Niech będzie. Brakuje nam wszystkiego, nie mamy zestawów obozowych, nie mamy nic, ale spróbujemy się i tak, że tak powiem, udać na pierwsze z poziomów pod Kaednua. Tu już widzę, mamy pierwszych przeciwników, niejakich Sauripów. W takim razie ruszamy. Ilu ich tu jest? Mamy tu jakiegoś kapłana. W takim razie ruszamy do boju. Z tego co widzę, generalnie nasi zawodnicy dają sobie doskonale radę. Na razie skoncentrowali się na mnie. Eder, wyjdź z tego, zacznij przyciągać tych ludków. Jeszcze tutaj ten ich kapłan całkiem sporo kurczy damage'u zadaje. Był kapłan, nie ma kapłana. Kana oczywiście odszedł w pokoju Chrystusa, że tak to określę. Saurip zabijaka. Tych Sauripów też jest, kurczę, różnych rodzajów, cała gama. No ja nie wiem, czy jestem gotów tutaj walczyć ogólnie. Dawaj ten Grimuar. Dawaj tutaj tego. Spróbuj go przyciągnąć. Okej. Okay. Nie ma co odpuszczać tych walk, bo ja mówię sobie, staram się, kurczę, tak grać na luzaku bardzo mocno. No to widać, faktycznie nie jest do końca chyba najlepszym wyjściem. Oczywiście już został obity Kana dość poważnie. Zmieńmy mu tą broń na ten arkebus. Przejdźmy sobie do trybu skradania. No i pomału będziemy przemieszczać w głąb. Jakaś krew. Jest i pułapka. Czy ten Ksaurip jak w nią wejdzie? Nie. Niestety na Ksauripów pułapki niestety nie działają. Rozbrójmy tą pułapkę. Powinno nam się to powieść. Okej. Okay. Tu jakieś coś ukryte. Parę złotych pieniążków i czar. Dobra, stańmy tutaj. Oczywiście wejdźmy mną do środka, zobaczmy, czy coś tutaj znajdziemy. Pułapka. Xauripy. Wyciągamy je. Oczywiście.
zostaliśmy zauważeni. Xauri kapłan na początek. Dobrze, przyciągajmy go do siebie. Saganie oczywiście również, niech okaleczający strzał. Strzelasz, ty rzucasz z grymuaru gdzieś mniej więcej tutaj. Oni akurat powinni się tutaj zatrzymać. No i ja atakuję bezpośrednio. Dobra, niezłomny oczywiście otrzymuje razy. My używamy tutaj bonusa w postaci osłabienia tych łebków. Spróbujemy sobie kogoś przewrócić, może się uda. Naznaczona ofiara, jedziesz. Gdzie jest ten list? Ten list sobie tutaj Xauripa czempiona konsumuje, niech je. Grimuar. Dobra. Dobra, w takim razie zróbmy sobie tą ochronę. Jednocześnie oni nie są nośnikami dusz, więc prawdopodobnie za wiele im to nie zada damage'u. Ale zobaczymy. Palące rany. Jedziemy. Okej. Okay. Xaurip Champion. Tu jest jeszcze jakiś żmij się w ogóle pojawił. Czy ktoś go wezwał? Mamy tu jeszcze tego kapłana śmiesznego jednego, który mocno nas mierzi. Zróbmy sobie żrącą pijawkę. Ciekaw jestem, jak to pójdzie. Okej. Okay. Troszeczkę żeśmy się tutaj poblokowali, ale to taka taktyka też jest całkiem znośna. Trzeba koniecznie rozbroić tą pułapkę. No i teraz możemy zająć się całą resztą tych, kurczę, zawodników. Dobra, udało się nawet specjalnie w tej walce nie odnieść żadnych większych obrażeń. Brawo my. Zabieramy wszystkie śmieci, które z tych Xauripów oczywiście zostają. Całkiem sporo. Oczywiście jakieś znajdźki tutaj również mają miejsce. Łapka rozbrojona. Złamane ostrze. Kurczę, tutaj jakieś kolejne zadanie nam się zaktualizowało. Co to znaczy? Znajdź więcej części starożytnego miecza. No dobra. Jakieś sekrety, coś ukrytego? Nic. Lecimy dalej. Tutaj żadnego przejścia widzę nie ma. No dobra, w takim razie pójdźmy sobie w drugą stronę teraz. Uformujmy szyk, to też jest dosyć istotne. Dobra, chociaż nie do końca tak chciałem, żeby to wyglądało. Te żmije tutaj sobie ogólnie spacerują razem z tymi Xauripami. Żyją w wielkiej, kurczę, dobrej komunikatywie. A masz. Jeszcze go w podziemie żeśmy wciągnęli naszą, kurczę, magiczną ręką. Dobra. Tutaj również coś ma miejsce. Oczywiście tryb składania się. Mamy wytrychy. Mamy jakieś grzyby i prymkę. W komnacie komnarzy leży Xaurip. Żebra wystają mu spod pokrytej łuskami skóry. Oddycha z trudem i widać wyraźnie, że każdy świszczący oddech sprawia mu ból. Sagani przygląda się stworzeniu. Ten tutaj jest chory. Widzisz, jakie ma matowe oczy? Nie reaguje na twoją obecność. No dobra, zbadajmy tego Xauripa. Przyglądasz się stworzeniu. W kilku miejscach na jego skórze można dostrzec dziwne przebarwienia, ale nie widzisz niczego, co mogłoby wyjaśnić, co dolega Xauripowi. Dobra, na razie zostawimy go w spokoju. Oczywiście można było gościa, że tak powiem, zakończyć jego agonię. Ale myślę, że w jakiś sposób jeszcze może uda nam się. Ci nas nie widzą? Jest, dostrzegli nas. Dobra, kurczę, tutaj znowu się sytuacja wyklarowała, że tak to określę, i pacjentów się nazbierało. Dobra, przyciągaj tego żmija do siebie. Ja tam również pobiegnę, będę starał się zainterweniować czarami. Okej. Oni są pod wpływem przestraszenia.
tutaj jeszcze ten Xaurib się, że tak powiem, wyswobodził. W takim razie nie zostawiajmy nikogo z tyłu. Kanę wycofamy. Dobra. Żmij Xaurib, żmij Xaurib. Polećmy sobie na tego żmija wstępnie. Kana, co możesz? Łapi duch. Możesz na siebie to użyć? Możesz, bardzo ładnie. Spróbujemy sobie tutaj strzelić z Grimuara. Spróbujemy również użyć umiejętności strzałów. A może byśmy sobie poszli w taką rzecz. Niezłomny oczywiście, znaczy niezłomny, Eder niech przyciąga. Kurczę, tutaj strasznie mocno widzę otrzymał Kana, na którego się uparły te bestie. Ale i to kurczę zgładzimy. No te kurczę żmije są całkiem dosyć mocno odporne. I strzelają jeszcze jakimiś ogniami śmiesznymi, które dosyć potężny zasięg mają i damage również niemały. Trzeba się ich, że tak powiem, w pierwszej kolejności pozbywać. Jakieś magiczne stwory. Oczywiście zabieramy z nich wszystko. Skrzydełka to jakaś nowość. Dobra, klip skradania. Kana oczywiście jest już bardzo ranny. Poobijali mu żeberka, oprócz tego jeszcze co? Poważne poparzenia. No właśnie dzięki tym, kurczę. Coś małego i białego leży zwinięte wewnątrz postrzaskanej skorupy. Dopiero kiedy otwierasz malutką zębatą paszczę, by wydostać z siebie skrzyk strachu, rozpoznajesz małego, świeżo wyklutego z jajka. Żmija. Podnieś żmija. Okej. Okay. Białe żmijątko. Czyżby kolejny pet? No to wygląda. No dobra, w takim razie... Zgodnie z tradycją, Labrador pójdzie teraz chwilowo do skrzynki. A weźmiemy sobie żmija. Gdzie on jest? No jest, latający żmij. Ok. Popękane skorupy jaj są skórzaste, ale kruche. Większość z nich została rozdeptana na proch małymi pazusztymi z... Czym? Stopami. No dobra. W takim razie dalej. W takim razie przejdźmy do trybu skradania. Ok. Jest zestaw obozowy i solidna maczuga. To się przyda. Tu jest zejście na kolejny poziom. Należy się spodziewać, dokładnie. Xaurib, Xaurib, Xaurib i żmi. W takim razie tradycyjnie polecimy sobie tutaj. A najpierw może te Xauriby, bo będą nam blokować drogę. W sumie to jakbyśmy ich obkrążyli, to by się nic nie stało, tak naprawdę. Kurczę, żmij oczywiście zaczyna już bluźnić jakimiś czarami dziwnej treści. Jednak polegniesz, łachu. Mała impreza się zrobiła. Z ilością ludków. Ametyst. No dobra. Ależ, kurczę, nie zdążyłem się zatrzymać. No nieważne. Ręka i klucz. Wyjątkowej jakości średni pancerz. Dobra. Klątwa Farumanda. Farumunda. Ten zwinięty kawałek pergaminu jest pokryty napisami nabazgranymi kawałkiem węgla. Muszę to napisać. Od początku wiedziałem, że to gówniany plan. Merek cieszył się jak dziecko. Myślał, że przekonamy Xauriby, żeby pomogły nam napełnić kieszenie. Zamiast tego pomogły Andrasowi wpaść prosto w przepaść. A teraz uciekliście wszyscy jak cholerne zające. Tymczasem ja siedzę po pachy w kościach i gównie Xauribów. Mam nadzieję, że wszyscy tu zginiecie. Mam nadzieję, że Merek spadnie spoza krawędź świata, a Drawden straci doszczętnie rozum i zasiecze was wszystkich. Zostało nas pięcioro, a wy uciekliście. Przeklinam was wszystkich i siebie też za to, że zginę tu przez bandę żałosnych ochlapusów. A to na wypadek, gdyby któryś z was cholerne jaszczurki nauczył się aderyjskiego. Mam nadzieję, że się kurwa udławicie. No dobra.
czyli uzyskaliśmy jakąś konkretną zbroję, chciałem zauważyć. Zaraz się jej przyjrzymy. Tu jeszcze tego nie zebrałem, jak to się stało. Easy does it. Chodźcie ze mną. Tylko, że tutaj już są, część jest zmęczona, część jest ciężko ranna, w ogóle masakra. Tu jeszcze ksauripy nam wyskoczyły. No dobra. I żmije. Paraliż. No dobra, w takim razie jedziemy. Czuj na obecność, Kana niech śpiewa. Ty spróbuj tu kogoś przyciągnąć do siebie, może tego ksauripa. Ja już jestem u kresu wytrzymałości, co za absurd. Weźmy sobie drugie wytchnienie. Czy ty możesz użyć jeszcze czegoś ciekawego? Możesz oczywiście użyć palących ran. Śmiało. Czy niezłomny pad, czy niezłomny Eder. Przez te przeklęte żmijki, kurczę, które tutaj ładują we mnie jakimiś czarami cały czas. Dobrze, nasi szkielet, kurczę, nie mogę się wypowiedzieć, co się robi. Nasze szkieleciki, że tak powiem, zajmą te żmije w odpowiedni sposób. Przeładuj broń, Kana, i naprzód. Dobra, jak już wpadł w środek, także nie było tutaj żadnej możliwości, aby się pozbierał. Ale i tak te żmije faktycznie są konkretnym problemem. A tu jeszcze później będzie ich cała gama. No nic. Ksaurip zabijaka, kolejny. Dobra, ja myślę, żeby tutaj w ogóle tak naprawdę to sobie wypocząć tak naprawdę. Jest taka opcja. Jakiś sen. Wiesz co? We wszystkich odwiedzonych przeze mnie krainach istnieją zapisy na temat widzących. Jeśli poszukiwane przygód przestanie ci odpowiadać, zawsze możesz zająć się czytaniem duszy za opłatą. Możesz doradzać innym, mówić z jaką rodziną są duchowo sprokrewnieni i kogo powinni wyzwać na pojedynek za obrazę w minionym życiu. No dobra. Będę miał to na uwadze. Zapewne to bezpieczniejsze zajęcie niż walka z potworami, Kana chichocze, a w dodatku równie dramatyczne. Okej, czyli pocieszył nas jak tylko mógł. Co my tu mieliśmy? Widziałem tu jakieś półki, tu jakaś zbroja, która nic nie znaczy. Tu jakieś picie, które również nic nie znaczy. Okej, co mamy tutaj? A, kojarzę tą lokację. No dobra, spróbujemy jeszcze z nią powalczyć, może się uda. Najwyższy kapłan ksauripów. Gdy wchodzisz do komnaty, słyszysz kakofonię skrzeków, ryków i szczeknięć. Pomazane krwią ksauripy podskakują w szaleńczym tańcu. Stojący z boku ksaurip zanurza ręce w wiadrze wypełnionym krwią, by pomalować na nich udział, pomalować po prostu chętnych do udziału w rytuale. Na drugim końcu pomieszczenia ksaurip mający na sobie czaszkę młodego draka oraz jaskrawe pióra potrząsa kosturem w kierunku zebranych ksauripów, skrzecąc przed tym i cmokając. Wysoki kapłan unosi nagle laskę nad głową, wrzeszcząc z nową energią, wymachuje laską, wskazując najpierw na dół, a następnie na ciebie. Chyba właśnie otrzymaliśmy zaproszenie, stwierdza Kana. I rozpoczyna się nierówny pojedynek po raz kolejny. Dobra, w takim razie tutaj co trzeba zrobić? Niewątpliwie warto byłoby się rozstawić. Wycofajmy Kanę. Weźmy Edera tutaj trochę naprzód. Ja również się spróbuję wycofać. Jeżeli się uda, to dobrze. Jeżeli nie, to padnę. Wycofajmy wszystkich strzelających na tyły. Zobaczmy. Kurczę, coś się wydarzyło generalnie złego. Towarzyszy widok odwagą ich natchnął. No dobra. Czemu nie mogę się ruszyć? Ja się grzecznie pytam. Naprzód. Cały misterny plan, że tak powiem, rozstawienia się gdziekolwiek po rogach, właśnie, że tak powiem, legły w gruzach. W każdym bądź danym razie to nie stanowi wielkiego problemu. Spróbujemy sobie zasiać wątpliwości w naszych przeciwnikach. Spróbujemy również zająć się głównie magami. Dobra, jedziemy, zobaczmy. Dobra, generalnie
Sauryb najwyższy kapłan będzie stanowił problem. Tutaj widzę, pomału zaczynamy ich rozbijać. Dobra, użyjmy tego. Zobaczymy, czy to coś da. Chyba raczej niekoniecznie, ale warto spróbować. Oczywiście ja jestem w jakiś sposób znowu, kurczę, zajęty przez nieprzytomność. Utrzymuję konkretne razy. Zróbmy sobie taki myk. Kurczę, chciałem tego gościa przewrócić. Nie widzę go w ogóle. No niedobrze. Ale to drobiazg, to drobiazg. Zbroja wiary, jedziemy. Możesz jeszcze tutaj użyć tego. Są tu jacyś magicy. Jest tu jeszcze ten kapłan jeden. Kana przeładowuje oczywiście. Spróbuj go zabić. A ty użyj swojej umiejętności, kurczę, kulek. Dobra, udało się wyciągnąć najwyższego kapłana. To jest dosyć istotna akcja. W takim razie po kolei. Palące rany. Jedziemy. Kana niech sobie tutaj dalej formuje szyk. Strzelaj w tego zawodnika. Tego całego Itumaka również weź na tego gościa. Ty jesteś niestety niezdolny do walki chwilowo. Spróbuj go przewrócić. A nie. Spróbuj użyć tego. Oczywiście tu. Dobra, coś się podziało. Coś się podziało. Gdzie jest ten koleś w ogóle? Sauryb najwyższy kapłan. Czy to jest jedyny już ten kapłan, który tu został? Na to wygląda. Dobra, warto byłoby się na nim skoncentrować. Powalić go na glebę. Będzie leżał, to nie będzie czarował. To jest normalne. Święta moc. Jedziesz. Sagani. Zaznaczaj tego pacjenta, kurczę. To jest najważniejszy, największy przeciwnik na chwilę obecną. Kana również. Jedziesz z tym panem. Alot, strzelaj w niego albo nie. Będą mu tutaj otępiające wyziewy zapodaj. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Dobra, coś się wydarzyło. Oczywiście musimy się wycofać generalnie naszym magikiem, bo za chwilę zginie. Aż mnie to normalnie przytłoczyło. Dobra, Sagani nie może zrobić nic wielkiego. Ty tutaj coś czarujesz. Ty tutaj coś śpiewasz. Bardzo ładnie. Ja próbuję przewrócić. Eder już przewrócić nie może. W takim razie dawaj tego gościa, gdzie on jest. Tutaj. Tutaj jakiś ksauryb za nami w ogóle biega. Dobra, udało się go powalić. Ksauryb najwyższy. Dobra, jedziesz z nim. Kurczę, nie patrzmy na nic. Jedziemy. Dobra, zginął. To najważniejsze. I teraz po kolei, bo warto byłoby się wszystkimi zająć. Tutaj dobrze byłoby użyć jakiejś umiejętności, która w jakiś sposób spowodowałaby odnowienie naszego życia. To by było spoko opcja. Grimoire w środek oczywiście. Ja mogę jeszcze poprzewracać tu kogoś. Jedziesz z tym. Ty nie możesz zrobić zbyt wiele, więc też jedziesz z tym naprzód. Okej, Ksaurip. Ksaurip. Jest ich tutaj już coraz mniej. Jeszcze zostały dwa żmije. Nic więcej w zanadrzu chłopaki nie mają. Dobra. Ten ma tylko jeden punkcik życia, także go zlikwidujemy. Wszyscy mają po jednym punkciku życia. Bardzo dobrze to wyszło. Dobra, i zostały jeszcze tylko praktycznie te żmije. Także teraz to już jest po krzyku. Niezłomny, jak dostał jeszcze w trąbeczkę. Spróbujmy go schować. Tutaj czasami ci bohaterowie jednak się jeszcze blokują. Spodziewałem się, że już nie będzie takich problemów. Ale taka lokacja widocznie. Dobra, udało się specjalnie nawet tą walkę ogarnąć. Nikt nie zginął.
Pokonaliśmy tego całego śmiesznego maga, który tutaj stanowił konkretny problem. O, a co to? A kto to? Zawróć, rzeczy jakiś duch. Zanim jednak zawrócę, pozbieram sobie wszystko, co z nich zostało. Jakiś grimoire? Nic. Aha, nie można było z nimi specjalnie porozmawiać. No trudno. Tutaj konkretna rzeź miała miejsce, z tego co widzę, konkretne, kurcze, osocze się tu rozlewa. Wiadro wypełnione jest krwią i wydzieliną, która wydala się cierpki zapach. Oczywiście możemy tutaj, że tak powiem, desantować się w tą dziurę, ale na ten etap i na ten czas to wystarczy. Dzięki za wspólnie spędzony czas udało nam się odkryć bezkresne ścieżki odnuły poziomu drugiego, czyli tutaj mamy oczywiście schody na piętro niżej, tu mamy oczywiście dół ofiarny, który w jakiś sposób również jest interaktywny. My jednak spotkamy się w Kaednua na górze przy krześle, no i będziemy kontynuować tą podróż. Jeszcze raz dzięki za wspólnie spędzone chwile. Oczywiście, jeżeli odcinek się podobał, zostaw komentarz lub kciuk w górę. To naprawdę motywuje do dalszej zabawy. Nie, do zabawy mnie to nie motywuje, ale daje to taką motywację, że tak powiem, że ktoś faktycznie docenia moje dzieło. Tymczasem wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce. Cześć.